Witajcie Lechici. Dziś po raz trzeci, 17 października, 11.50, IAN News. Kontynuujemy dzisiejszy temat wojny informacyjnej. Jedna mała prawda może zniszczyć lata kłamstw. No, ciężko by się było z tym nie zgodzić. To właśnie doprowadza kłamcy do szaleństwa. Wystarczy posłuchać Ursuli von der Leyen, królowej gaslightingu Unii Europejskiej i rzecznika Światowego Forum Ekonomicznego. Po prostu zorientowała się, że ludzie nie będą mieli nic i będą szczęśliwi. Naziści przegrali wojnę propagandową i teraz są zdesperowani, ale są zbyt aroganccy, by zdać sobie sprawę, że są mniejszością ze swoimi małymi kłamstwami, ratuj naszą demokrację, wołają. Zimna, twarda prawda jest taka, że próbują zabić, ukraść i zniszczyć całą ludzkość. Ursula von der Leyen, cytuję, za każdym razem, gdy aplikacja lub strona internetowa prosi nas o utworzenie nowej tożsamości cyfrowej lub łatwe zalogowanie się za pośrednictwem dużej platformy, nie mamy pojęcia, co się dzieje w rzeczywistości z naszymi danymi. Dlatego Komisja zaproponowała bezpieczną europejską e-tożsamość, taka, któremu ufamy i który każdy obywatel może wykorzystać w dowolnym miejscu w Europie, aby zrobić wszystko, co potrzebuje. Od płacenia podatków po wyposażenie roweru. Technologia, w której możemy sami kontrolować, jakie dane i w jaki sposób chcemy je wykorzystywać i udostępniać. Ursula chce więc jednej platformy i kontrolowania przez nią wszystkich danych i mowy. Teraz widzimy, że PayPal chciał karać klientów za błędne informacje. Po prostu skoczyli na rekina, że tak powiem. Wypuścili to zbyt szybko. Wreszcie historia rzucająca nieco światło na aferę z opłatami za dezinformację PayPal. Co powiesz na? Zostaw nas w spokoju i przyznaj się. Twoje sieci szpiegowskie i boty śledzą nas wszystkich, a ty wciąż przegrywasz wojnę propagandową. Niedawna gaslighting, którą Putin oświetla, przyprawia miłych ludzi o ból głowy i denerwuje wszystkie lwy. Zwłaszcza, gdy świat ogląda całe głupie przedstawienie, to wielki błąd dla Ursuli i jej mistrzów marionetek, aby w ten sposób podążać w tym kierunku. Wystarczające zło było to, że prowadzili drogę do zniszczenia narodu i poddania ludzkości śmierci, dosłownie. Ale ci ludzie lubią szturchać niedźwiedzie i wysadzać mosty, a potem ogłaszać faul. Jeśli naród zemści się i usłyszeć to samo, gdy mówią to emerytowani generałowie. Wstyd za nich wszystkich. To są prawdziwe zagrożenia dla ludzkości. Poczygacze wojenni i majonetki hazarskich oligarchów. Kto wiedział, że jest ich tak wielu? No kto? Tymczasem 3 dni rosyjska flota przypuściła atak rakietowy na duży magazyn NATO. Wystrzelanie z tego kalibru, jak na zdjęciu, i z okrętów wojennych w obiekcie w rejonie Zaporoża, gdzie przerwano broń dostarczoną przez Zachód, Ukraina straciła od wybuchu wojny ponad 600 tysięcy żołnierzy, a teraz magazyn broni NATO. Ale gaslighting trwa. Czyli straszenie tym, jakie oni tam mają dostawy i jak tego dużo jest i w ogóle okazuje się gaslightingiem, czyli bójdą po prostu. No.
ale gaslighting trwa, a prawdziwymi przegranymi są żołnierze. Faktem jest, że 600 tysięcy to mnóstwo ludzi i tylu właśnie zginęło. Kontynuuj gaslighting, dopóki nie zaczniesz boom, atakować, znaczy. Utrata 600 tysięcy żołnierzy nie przyczynia się do wygranej Żołnierskiego. To masakra i samobójstwo chłopców, którzy teraz idą pod kulę, kiedy sytuacja jest beznadziejna. Klaus Schwab mówi już o przekształceniu całego świata w boty i posiadaniu wszystkiego. A teraz cała banda kłamców wariuje, ponieważ przegrali wojnę informacyjną. Każdy raczej lubi swoją wolną wolę i duszę w sobie. Nikt już nie wierzy w ich kłamstwa i dezinformacje. Ich działania krzyczą na ludzkość tak głośno, że nawet nie mogą sami przyjąć tych kłamstw do siebie, które sami wypowiadają. Są zajęci słuchaniem tego, jak Klaus powiedział, że uczyni nas wszystkich transludźmi. A to po tym, jak zabije nas około 7 miliardów. Czyli ci teraz ludzie to będą ci, co ocaleją. Można powiedzieć, że to będzie tak, słuchajcie, jak w tym powiedzeniu, że umarli będą, albo żywi będą zazdrościć umarłym. A więc teraz musicie otrzymać nowe rozkazy od Klausa lub kogoś innego, by rekrutować inne narody, bo kilka już stracili. Ojej, zastanawiam się dlaczego. Na razie postanowili przyznać Bośni innym narodom zaszczyt kontrolowania przez niewybieralnych urzędników Unii Europejskiej. Obecnie jest to Ursula von der Leyen. Ursula i inni toczą zastępczą wojnę z Rosją i kłamią na temat swojego zaangażowania. Prawda została ujawniona przez Rosję w ONZ. Ujawnili swoje centrum korupcji, które obejmuje laboratoria broni biologicznej na Ukrainie, handel narkotykami, handel ludźmi i dziećmi oraz eksperymenty na ludziach science fiction, a także Instytut Badań nad Mózgiem. Jestem pewien, że to jakoś działa na chipy umysłu. Nie sądzisz? Może trochę. Och, obawiają się Putina, Rosjan i każdego, kto coś powie. Zawsze obwinia niewinnych za wszystko, co robią i trzymają się swoich kłamstw. Nazywa się to również składaniem fałszywego świadectwa i znanym jako gaslighting. Nazywa się to również składaniem fałszywego świadectwa, znanym również jako gaslighting. Wszyscy zapominają mówić o obaleniu ukraińskiego rządu oraz reżimu Obamy i Bidena i o wsparciu, jakiego udziela temu Unia Europejska. Ukraina stała się maszyną do prania pieniędzy dla oligarchów i przywódców politycznych. Wygląda na to, że grupa jest teraz zdesperowana, by powitać więcej narodów na pokładzie. Narody, na które spoglądano z góry, z wyjątkiem szachów poruszających się po planszach wojennych. Gdyby byli uczciwi, a to byłoby dużo, gdyby przyznali, że Rosja nie jest dla nich zagrożeniem, z wyjątkiem zakłócenia ich planów nowego porządku światowego, aby mieć czelność umieścić Rosję na dolarze opartym na złocie po tym, jak Unia Europejska ich usankcjonowała i próbowała zmiażdżyć rosyjską gospodarkę. Nie będę mówić o Majdanie, o tym, jak Zachód dokonał zamachu stanu, aby rozpocząć kolorową rewolucję i obalić naród, aby móc go kontrolować. I od 8 lat znęcał się nad obywatelami Ukrainy w Donbasie. Rosja staje w obronie ludzi, którzy są źle traktowani i po prostu ich broni. Świat przyglądał się, jak szmaciane oddziały Zełenskiego bombardują ich własne szkoły, szpitale, domy i bloki mieszkalne z Ukraińcami w środku. Nawet majstrowanie przy własnych elektrowniach jądrowych nie jest Zełenskiemu obcem. Chcieli zrobić brudną bombę.
Zełenski i ci, którzy za nim stoją, wykazali wszystkie znamiona zachowań psychopatycznych. Tak samo jak ci przed nimi dobrze się bawili, bombardując i walcząc dla sportu, podczas gdy inne narody tego nie zauważyły, a te, które to robiły, milczały. Na pewno wszystkie wyglądają źle do rdzenia. Pytanie brzmi, gdzie była Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka przez ostatnie 8 lat? Milczeli. Współpracy? Czas osądzi i pokaże. Dlaczego teraz Unia Europejska ratuje kraje, które mogą wykorzystać do produkcji surowców? Czy chcą mieć kolonie? Czy używanie pracy dzieci jest przedmiotem dyskusji? Czy wiecie takie rzeczy? Jak to jest z prezydentem Macron? Jest odpowiedzialny za afrykańskie dzieci zatrudniane przy wydobyciu uranu do francuskich elektrowni atomowych. Jakich zasobów potrzebuje prestiżowa, samoniszcząca się Unia Europejska? Jaką cenę zapłacą państwa, aby stać się częścią zastępczej wojny przeciwko ludzkości i Rosji? Kto? Każdy, kto cofnął się i obserwował cały ten propagandowy program Gaslighting z małym komikiem, marionetką Zełenskim i ma pół mózgu, będzie się śmiał i z tej wkrótce rozwiązanej grupy nazi nie można się doczekać, co Ursula umieści w swoim pakiecie rozszerzenia. Taki dokument powstał, nie wiem, czy słyszeliście. To już brzmi jak specjalność chirurga plastycznego. Pakiet rozszerzeniowy do 2022 roku. Komisja Europejska ocenia reformę na Bałkanach Zachodnich i w Turcji oraz zaleca status kandydata dla Bośni i Hercegowiny. Przeczytaj istniejący dokument rozszerzeniowy. Ja go już tutaj nie będę czytał, bo on jest bardzo długi. Natomiast chciałem tylko zasygnalizować, że on powstał po prostu taki i w tej chwili jest tutaj Bośnia i Hercegowina kandydatem do oficjalnej kandydatury. Jeśli takie masło maślaniczne można tutaj powołać. A potem mamy to w Ameryce. Tak, w Ameryce. Nie lubię publikować informacji pochodzących z CNN, ale to już przesada z gaslighting. Myślę, że powinniśmy urządzić konkurs i zobaczyć, kto najczęściej pali gaz, a który z tych, co palą najwięcej, jest absurdalny w tym, co oczekuje i mówi o nas. Och, to jak ma na imię? Znasz tego wielkiego faceta z owłosionymi włosami? Z owłosionymi nogami i włosach na plecach, które dzieci lubią pociągać, kiedy robią odjazdowe rzeczy na słońcu. Wiesz, kiedy pływa z kołem poperem. Facet, który to zrobił, znów ma na imię Joe. Znasz tego, który został profesorem prawa? Och, jak miał na imię? Pomóż mi to. To ten sam facet, wiesz. Ten, który wącha uszy, szyję i włos nieletni. Taki facet, gubernator Ronda Sanisz. Każda fema wyjechać z Florydy. Gubernator Ronda Sanisz każe fema wyjechać z Florydy. Na konferencji przy okrągłym stole między właścicielami firm na Florydzie i gubernatorem Ronem DeSantis wyjaśnił nowe systemy rozwijania się i uruchamiania firm z pomocą ludziom zaspokajającym ich potrzeby i wrócić do poczucia normalności. Najwyraźniej FEMA niewiele pomogła, więc DeSantis zwolnił ich, kazał im wziąć wszystkie swoje rzeczy i mogli odejść. To sprawia, że człowiek jest ciekawy, prawda? Kilku miejscowych, którzy brali udział w akcji ratowniczej, wolontariuszy i uczestniczyli w konferencji okrągłego stołu, przyjechało później obok ciężarówek FEMA
ustawiane w kolejce na polu i było świadkami, jak pracownicy FEMA szybko ładują swoje ciężarówki, bardzo szybko jakby ścigali się z czasem. Ładowali baterie, generatory pracowały bez przerwy i tak po prostu i we właściwym czasie zmieniacze klimatu krzyczą, że domy zostały zniszczone z powodu zbyt dużej emisji dwutlenku węgla, zbyt wielu zniszczonych terenów nie da się już doprowadzić do ładu, ponieważ zaszły tam zmiany, które by więcej kosztowały niż sam teren i oczywiście żadnych parków stanowionych i żadnych przywilejów, ani wodnych postojów, czas nadszedł czas, aby porozmawiać z tymi zmieniającymi klimat na temat modyfikacji pogody i tego, jak zrobili to z lanem i jaki cel osiągnął dzięki tej rząd też bierze w tym udział. I spójrzmy na cele resetu nowego nieładu świata. Innymi słowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych chce przejąć USA na własność i umieścić wielką wybraną populację w megamiastach, inteligentnych miastach. Projekt ten nosi nazwę Wild Lands. Projekt jest częścią Agendy 21 Zrównoważonego Rozwoju XXI wieku. Uważam, że teraz nazywać się powinno Agenda 30, ponieważ przeżyliśmy ich pierwsze cele. Dzięki prezydentowi Trumpowi USA tymczasem zostało uprzedzone o manipulacji pogodą na ich terenie i próbą zmiany klimatu, czym sami Amerykanie również się bawią. No nie wiem, czy to takie zabawne. Tutaj jest taka symulacja, gdzie te wszystkie nieszczęścia mogą się wydarzyć. Nazywa się to globalizmem. Organizacja Narodów Zjednoczonych chce wyludnić obszary miejskie Stanów Zjednoczonych. Projekt nosi nazwę Wildlands Projekt. Celem ONZ jest umieszczenie Amerykanów w megamiastach wokół USA. Powodem, dla którego ONZ chce wyludnić obszary miejskie, jest ratowanie środowiska, ratowanie zagrożonych gatunków i dzikiej przyrody, które nie mają problemu z zabiciem za pomocą Roundup, chemikaliów, w zaopatrzeniu w wodę HEP, która niszczy ziemię na wiele sposobów wraz z ludźmi, ptakami, zwierzętami i życiem morskim. To są źli ludzie, którzy gazują świat, a później zamykają do klatek. Nadszedł czas, aby zakończyć zmianę klimatu, którą kontrolują. Nie ma nic wspólnego z dobrobytem jakiegokolwiek człowieka, stworzeniem rośliną, wodą, drzewą, gadami, ryby, owadą, pszczołami, żadnego żywego życia nie tolerują. Weź pod uwagę, że cele obserwują pogodę, nową, potworną pogodę i słychać retoryki wynikające z fałszywych wiadomości czytających ich scenariusze. Ruch ekologiczny nie byłby w stanie realizować swojego programu bez współpracy rządu USA. Na wszelkich szczeblach, w tym urzędników stanowych i federalnych, a nawet komisarzy okręgowych, aby ułatwić realizację celów środowiskowych, administracja Clintona po cichu stworzyła program analizy GAP. W skrócie GAP. Dzieli ziemię na regiony, ekosystemy i identyfikuje nieruchomości, które nie są jeszcze pod kontrolą rządów stanowych i federalnych, innymi słowy własność prywatną. Czas się obudzić i zobaczyć, jak dużą część ziemi w Ameryce została już zablokowana w tym programie. Stan Floryda wykorzystał GAP do wdrożenia agresywnego planu ochrony zwanego Florida Forever od początku lat 90. Ponad 2 miliony akrów ziemi Floryda zostało zamkniętych w ramach tego programu. Jeb Bush był królem w użyciu tego aktu, aby umieścić własność prywatną pod wybitną domeną, aby ocalić każdą rzecz, czołgającą się, latającą i pływającą. Jaszczurki i żółwie morskie mają więcej praw niż obywatele. Prywatni właściciele nieruchomości są docelowym obszarze zostali zmuszeni do
rezygnacji ze swoich gruntów pod presją ekstremalnych przepisów środowiskowych. Ekolodzy są nastawieni na realizację swojego programu w każdym stanie, w każdym powiecie i w każdym mieście. Własność prywatna jest szybko eliminowana. Jeśli zostanie zignorowane, będzie to kontynuowane, a węże wykonają swoje zadanie. Wygląda na to, że Jan miał przygotować grunt pod ten cel. The Science zakasał rękawy i kazał włączyć się wszystkim do akcji ocalenia Kalifornii i w odzyskanie grobli południowo-zachodniej Florydy i mostów dla wyspiarzy. Wysłał Fema do domu, którzy są znani zdecydowania o tym, co trzeba odciąć i zapomnieć, a co można naprawić i uwielbiają to wyciągać. Ponieważ The Science nie pozwolił na sabotaż, ocenił sytuację i określił wiele nazwisk i zna każde słabe ogniwo w poziomie umiejętności konstrukcji. To jest sabotaż. Jestem pewien, że zna również sposób, w jaki działają huragany i zasiewanie chmury. Możesz to zrobić z lądu, morza lub powietrza. Jeśli uda nam się znaleźć, założę się, że on również znalazł. Jestem pewien, że wielu mu w tym pomagało. Nie mylę naszego milczenia ze słabością. Rozważ to w ten sposób, w stanie głębokim. Im więcej ciszy jest, tym widzisz dużo akcji. Wtedy lepiej mać się zawczasu. Mądrzy ludzie podejmują działania, a kiedy kończą, skończysz i ty, będziesz o tym wiedział. Szkody spowodowane huraganem w stanie Florida. Szkody w stanie prawdopodobnie przekroczą 60 miliardów dolarów według wczesnych szacunków Karen i Clark i Company, które obejmują rozległych, szacują rozległe straty spowodowane powodziami. To oznaczałoby, że byłaby to największa ekstremalna katastrofa pogodowa w historii Florydy. Oto zapowiedzi tego, co będzie dalej. Hologramy. Spodziewajcie się na niebie, zobaczycie nagle, jak wstępuje ten jeden gość taki, co chodził po wodzie, teraz przyjdzie sądzić żywych i zobaczycie go, jak schodzi właśnie z nieba. Zobaczycie kosmitów. To wszystko hologramy, nie przejmujcie się. I zgadnijcie, kto jeszcze będzie. CGI, takie postacie komputerowe, czyli no, będzie tego dużo na całym świecie. Czy ktoś to zamknie, czy wyłączy, czy Putin, czy ktoś inny. Tymczasem Rosja i Zeta, Zjednoczone Emiraty Arabskie, mają się dobrze. Biden spodziewa się nałożenia sankcji na papier toaletowy w Arabii Saudyjskiej. To nie jest huragan Jan, to jest Kalifornia, gubernator Newsoma i Zieloni dla swoich mistrzów nazi. Czyli tutaj taki artykuł, z którego wynika, że to wszystko jest robota właśnie tych tutaj wymienionych. No i to znowu jest tyle i dziękuję za uwagę. Do następnego.